Cześć wszystkim, na dworze nadal leje, wieje. Otrzymałem odpowiedź od Roberta, za co bardzo dziękuję. Widać ją? Tak, widać, ale może przeczytajmy. Cześć, bardzo dobre pytanie. Niestety nie jest w nic wyposażony i myślę, że zamiast montować jakieś bzdurne ograniczenia prędkości, warto nad tym się zastanowić. No, szczerze powiedziawszy, ja już nad tym się zastanawiałem dobre 15-20 lat temu, kiedy Toyota zaczęła sprzedawać hybrydę swoją. No, już wtedy wiedziałem, że to kiedyś będzie sprawiało problemy i jakieś zagrożenia na drodze, ponieważ jednak ludzie są przyzwyczajeni do tego, że coś słyszą, coś widzą. Te auta są bardzo ciche. No, dzisiaj byłem na dworze, pada, więc chociaż widziałem parę hybryd przejeżdżało, słychać chociażby ten szum opon. Skoro producenci do dziś nic nie wymyślili, widocznie nie jest to taka sprawa prosta do rozwiązania. Tym bardziej, że tak jak nagrałem wczoraj filmik, coraz częściej się słyszy o tych wypadkach, potrąceniach, nawet w radiu ostrzegają i żeby ludzi uświadomić, że tych aut jest coraz więcej, że są takie pojazdy, których nie słychać, a mimo wszystko producenci nadal produkują auta, które no, są praktycznie, tak jak powiedziałeś wczoraj, bezszelestne. No ja nie jestem żadnym wynalazcą i potrafiłem takie rzeczy przewidzieć. Nie wiem, dlaczego producenci aut tego nie wzięli pod uwagę, co jest dla nich istotniejsze. No, myślę, że może powinniście usiąść wszyscy razem. Jest sporo tych youtuberów zajmujących się motoryzacją. No, kanały kwitną, rozrastają się. Ja jestem za mały jeszcze chyba, żeby tutaj cokolwiek podpowiadać. Są tęgie głowy. Choć no, dla mnie jedynym rozwiązaniem są jakieś sygnalizacje dźwiękowe w tym przypadku. Ale nie wyobrażam sobie tego za bardzo, jak będzie już na ulicach mnóstwo samochodów elektrycznych i będą wszystkie wydobywały z siebie jakieś dźwięki, no to będzie można chyba oszaleć. Nie wiem, może opaski elektryczne jakieś. Niech nas prąd kopie, jak będzie dojeżdżał. No nie, to akurat też żartuję w tej chwili. Sprawa jest poważna, no nie wiem, może impulsy jakieś. Ale to wtedy znowu każdy musiałby biegać z aparatem słuchowym. Ten aparat musiałby wzmacniać ten dźwięk. Nie, może tymi elektrycznymi samochodami chcą wyeliminować emerytów, żeby emerytur nie płacić. No. Jednak oni mają ten słuch trochę słabszy. Może w ten sposób chcą zredukować koszty. Kto wie, no ja osobiście no, na ten moment wydaje mi się, że tak jak napisałeś, że bzdurne ograniczenia prędkości, no w tej chwili chyba są jedynym ratunkiem jeszcze, żeby ograniczyć chociażby te szkody w trakcie tego wypadku. No wiadomo, że przy większej prędkości, jeżeli ktoś zostanie potrącony, no to jest większa szansa, że większych obrażeń dozna, no jednak przy tej mniejszej prędkości zawsze ta szansa przeżycia jest trochę większa. Nie wiem, usiądźcie, zbierzcie się w kupę. Jest Zachar, jest Łysy, z fanów czterech kółek, jest Kickster, jest Motodoradca, jesteś ty, Robert. Także no, może coś wymyślicie, może wy będziecie mądrzejsi niż producenci samochodów. Ja to przewidziałem, oni nie. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie dzięki, że odpowiedziałeś. Zastanawiajcie się nad tym. Może było to fajnie, jakbyście nagrali jakiś filmik na ten, no, żeby wyszedł z tego fajny materiał, bo w sumie tego tematu się nie porusza. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poczekajmy. Miłego dnia.